Rotarianie z Trójmiasta i okolic chcą pomóc osobom niewidomym zobaczyć najważniejsze zabytki Gdańska. Już niedługo przy kościele mariackim, Neptunie czy Żurawiu powstaną makiety tych miejsc. Będą one w takiej skali, żeby osoby niewidome i ociemniałe mogły ich dotknąć i podziwiać architekturę jako całość. Wszystko za sprawą pewnej akcji. To jest akcja pod hasłem "Pomóżmy zobaczyć świat rękoma". Ta akcja ma na celu zebranie środków finansowych na budowanie makiet zabytków trójmiejskich, które będą dzięki temu dostępne dla osób niewidomych. Do tej pory osoby, które miały problem ze wzrokiem, polegały jedynie na opisie zabytków z ust przewodników. Teraz będą mieli okazję samodzielnie odkryć postać Neptuna czy łuki gotyckiej bazyliki. Akcję wspiera Polski Związek Niewidomych. Przychylnym okiem patrzy też na to konserwator zabytków. Pomysł rzeczywiście jest świetny, jest wypraktykowany w innych krajach europejskich i ze strony naszego urzędu możemy liczyć na to, że wykonanie tego, projekt, wykonawstwo, wszystko będzie zrobione tak samo jak w innych europejskich stolicach czy miastach, a nawet lepiej. Najprawdopodobniej makiety zabytków będą ustawione przy swoich rzeczywistych odpowiednikach. Skorzystają na tym więc wszyscy turyści. Rotary Club Gdańsk Sopot Gdynia stara się na makiety pozyskiwać pieniądze różnymi sposobami. Jednym z nich jest charytatywny turniej na polu golfowym Sierra Golf Club w Pętkowicach. Każdy mógł kupić los na loterii czy obraz ze specjalnej kolekcji, ale pomóc może każdy. W środkach masowego przekazu, w gazetach na pewno będą informacje, w internecie informacje o koncie bankowym, na który można wpłacać środki i że te środki będą przekazane właśnie na te makiety, a my je w prawidłowy sposób wykorzystamy. Prezydent Rotary Club Tomasz Balcerowski szacuje, że do tej pory zebrane pieniądze od pomorskich firm i osób prywatnych powinny wystarczyć na pierwsze makiety.